Czyń swoją powinność. Pokażę ci, jak to się zrobiło. Pamiętasz? Nie. Tutaj po całości jedziesz. I tutaj jest papier toaletowy, jest zamkany. Możesz do wzlewu to wrzucać. Moi drodzy, to jest takie, można powiedzieć, że to tak jakby troszeczkę... To się trzymaj tą rączką. To takie jakby dziewicze golenie, bo Emilka znowu zapomniała, jak to jest, ale nie musisz tej drugiej rączki tak chować. Trzymaj ją sobie tam blisko główki. Tak ci wygodniej. Wała. Wracam. No. Próbuj. No. Jakoś im to idzie. Trochę mnie zabolało w którymś momencie, no ale cóż. Akurat to jest prosta sprawa, bo po całości golimy wszystko. Możesz nawet brodę ogolić troszeczkę, jak chcesz. Tylko pamiętaj, zawsze pod włos, tak? Tak bierzesz, patrz. I tutaj rzucasz, tak? No proszę. No. Goli broda. Nie bój się. Ona zdenerwowana jest. Bo tata kazał obgolić głowę. No nic takiego przecież, tak? Nie ma co się denerwować. Ja ci się buja, się denerwuje dziecko. Denerwuje się, że tata też coś poprosi. No, musisz się uczyć. Tutaj z tyłu stań za mną, z boku. Po całości goli, Emilka, nie patrz tak. Aż tak dokładna nie bądź taka. Tutaj pomagaj sobie tutaj rączkami, zobacz. Rączkami sobie pomagaj, tak? No, masz dwie rączki. I pod włos patrz, z tyłu tam. Przykładasz i tniesz. A ja później już skończę, sam skończę, się nie bój. Tylko jak najwięcej prosi, żebyś ty nie odgoliła. Nie, to jak... To spadło, to się nie przejmie, to się odkurzy, tak? Ale włosy do zlewu, tak? Ale pójdę do kibelka. Ręczniczką, dobrze, papierem. Niech się uczy! O, zobaczcie, moi drodzy, całkiem nieźle nie idzie. A ja później po prostu podziękuję wszystkim, wyłączę kamerę i sobie tam przed prysznicem jeszcze, zaraz wezmę jakiś prysznic po tym całym obcinaniu, sobie sam dokończę. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie byliśmy na żadnym spacerku. Wczoraj nie dojechaliśmy do Oliwy. Mieliśmy jechać do Oliwy, ale w drodze do Oliwy miałem telefon, bo była na osiedlu awaria, woda tam kapała gdzieś w piwnicy. Powiem szczerze, że później już tam się wszystko, bo to było już koło 15. Jak mieliśmy jechać i się w końcu zdenerwowałem i mówię, nigdzie nie jedziemy, bo już mi się po prostu odechciało jechać, bo już byłem praktycznie na przystanku tramwajowym i się okazało, że był telefon i musiałem się cofnąć kilometr, bo woda kapała w szachcie, w piwnicy. Myśmy z Emilką wrócili, później się okazało, że cali, żeśmy się spocili, bo byliśmy bardzo ciepło ubrani, spociliśmy, bo żeśmy szybko po prostu chcieli się tam udać na tą awarię. No i nie pojechaliśmy nigdzie. Nie, Emilcia? Tak. Ale byliśmy na dwórku 2 godziny w sumie. Nie było źle, tam nic nie nagrywaliśmy. Chcieliśmy nagrać w Parku Oliwskim troszeczkę. Bo tam miało coś się dziać, chyba miało być odpalenie choinek, czy tam szopkę mieli coś tam po prostu. Grać szopkę, czy nie wiem, czy to nie wiem. Nie pamiętam. Ale się ta fryzjerka rozbrykała, a taka była zdenerwowana, aż łzy w oczach miała, nie? Ale urosła, moi drodzy, od tamtej pory. Wtedy to też tak by za łeb tak kurde ciągnęła, nie? Ale już urosła od tamtej pory, tak? Emilcia, ile ty już masz wzrostu? Chyba ze 160 cm, tak? Nie. Moi drodzy, Emilcia kończy 12 lat w maju, a ona już ma chyba ze 160 cm.
A ktoś, kto po prostu może nie wie, to ja powiem. Mogę powiedzieć o Miciach? Tak. Urodziła się o wadze 520 gram. I mierzyła 24 cm, bo ona po prostu się urodziła dużo, dużo przedwcześnie, 23 tydzień. Miała się rodzić we wrześniu, urodziła się w maju. No i jest zaliczana do skrajnych wcześniaków. Urodziła się praktycznie 520 gram, najniższa waga jej była spadkowa 480, czyli nawet nie było pół kilograma. A teraz to już tak jakoś się złożyło, że wyciągnęła się bardzo dużo, bo już jest, jak nawet na swój wiek, to jest całkiem. Już wyższa nie musi być, większa nie musi być. Ma jeszcze swoje takie problemy troszkę, ale zdrowotne. Ale to takie. I co? To jak spada, to się nie przejmuje. No to tak weź, tutaj. Nie będę to cię. O moi drodzy, ja jej pokażę. To odwróciłane. Teraz to zrobiłem takiego Hitlera. Boże. Teraz jak Hitler wygląda. Tylko tutaj jeszcze powinien mieć to zgolone. Ale moja fryzjerka zaraz tutaj coś zaradzi. Tak mocno nie przyciskaj, kochanie. Bo to boli, wiesz? I tak mocno przyciskasz. Ja wiem, ty się starasz, a po mnie poprawię. Ty mnie denerwuj, ale tak mocno mi nie przyciskaj, bo to wtedy boli. Bo ty tak się aż, ona tak się aż wrzyna po prostu. Musisz patrzeć na logikę. Tutaj, no ja wiem, Hitlera to też z gol, ale weź tak z boku tutaj. Hitlera też. Nie, Hitlera jest z gol. Nie no, Hitlera z gol. Nie. Hi, Hitler! Nie ma żartów, nie? Ja wiem. Ja tylko tak sobie żartuję. Wiesz, że Hitler to był zły człowiek, nie? Wiem. No. Może zgolić Hitlera. Nie, nie zgolę. Skąd? A to jest skada w kimsy. To tak chyba być, co to ma swój nos. Wiem, że mam swój nos, wiem. Prawie. Oj, Boże, moi drodzy. Czekaj, kochani. Moi drodzy, to ja chciałem powiedzieć. Fryzjerka się sprawdziła. Jestem bardzo zadowolony z niej. Bo powiem szczerze, że ociakała mnie prawie całego. Ja zaraz tutaj sobie bliżej lustra stanę. Tak włączę już tą kamerkę. I sobie po prostu poprawię, bo teraz tak nie widzę tutaj z daleka. I oczywiście tutaj tą brodę poprawię. Także chciałem bardzo podziękować. Dziękuję. Za współpracę, no. Tak, ona chciała mnie pocałować, nie musi mnie całować. Ja tylko ci dziękuję, że mnie ogoliłaś. Możesz się oddelegować.